trwa właśnie załadunek gotowych konstrukcji na statek za pomocą dźwigu pływającego. Do załadowania mamy 5 konstrukcji template. Każda z nich waży ponad 200 ton. Są to konstrukcje przeznaczone do zakotwienia na dnie morza i stanowią część systemu do wydobycia gazu. W zakresie Mostostalu pomoże była prefabrykacja głównej ramy oraz haczy, montaż wyposażenia, montaż ramy głównej na 4 kotwach, wykonanie testów zgodności oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Załadunek przebiega według przygotowanego wcześniej planu. Dźwig pływający podpływa pod konstrukcję, podnosi ją do góry, następnie płynie do statku, umieszcza na pokładzie. Później konstrukcje są zabezpieczone stoperami i łańcuchami do transportu morskiego. Statek wypłynie z konstrukcjami do Norwegii.